Państwu. Witam serdecznie na konferencji prasowej, której tematem jest tarczy antykryzysowej w trakcie pandemii koronawirusa. Jest mi bardzo miło przywitać przybyłego Jaworzna, sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pana Stanisława Szweda. Witam serdecznie. Pan wiceminister zajmuje się departamentami prawa pracy, rynku pracy, a także dialogu i partnerstwa społecznego. Witam serdecznie wicemarszałka województwa śląskiego, pana Dariusza Starzyckiego. Witam zastępcę prezydenta miasta Jaworzna, panią Monikę Brył. Witam gospodarza dzisiejszego spotkania, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, pana Łukasza Curyło. I witam również przedstawicieli mediów oraz zaproszonych gości. Szanowni Państwo, sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się w naszym kraju koronawirusa i trudną od ponad 3 miesięcy nową rzeczywistością sprawiła, że sytuacja gospodarcza przedsiębiorców wymagała kompleksowych działań, inicjatyw oraz środków finansowych. Wprowadzenie tzw. tarczy antykryzysowej miało kluczowy wpływ właśnie dla przedsiębiorców. I między innymi o tym opowie Państwu pan Stanisław Szwed. Bardzo proszę, panie ministrze. Dzień dobry Państwu, jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa witam. Bardzo dziękuję za to, że mogę się tutaj w Powiatowym Urzędzie Pracy spotkać z Państwem. Nie przez przypadek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie. Urzędy Pracy mają są ważną instytucją, która realizuje tarczę antykryzysową, a Urząd Pracy w Jaworznie jest jednym z najlepszych w kraju i na Śląsku, jeśli chodzi o realizację. Stąd od razu, panie dyrektorze, gratulacje dla pana i dla wszystkich pracowników urzędu za realizację, bo myślę, że to jest ważne, żebyśmy o tych sprawach też tutaj mówili i podkreślali. Bardzo się cieszę, że jest pani prezydent również z nami, bo to jest wsparcie, gdzie tarcze finansowe jest przeznaczone dla przedsiębiorców, dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, czyli wszyscy w tym w mieście, w tym regionie, w naszym kraju mogą z tej pomocy skończyć. Pan marszałek zapewne powie też o tarczy samorządowej, bo wiemy, że też samorząd województwa śląskiego w tym zakresie też udziela pomocy. Ale rozpocznę od bardzo dobrych informacji, jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy. Najnowsze wczoraj dane opublikowane przez Eurostat, jeśli chodzi o stopę bezrobocia w naszym kraju, to jest poziom 3%. Drugi najniższy wynik w krajach europejskich. Także możemy powiedzieć, że w tym zakresie sytuacja u nas jest bardzo dobra. Jeśli chodzi o nasze badania, stopa bezrobocia w naszym kraju 6%, na województwie śląskim 4,5%. Podobnie stopa bezrobocia jest tutaj w mieście Jaworznie. Czyli te działania, które podejmujemy w ramach tarczy antykryzysowej, pokazują, że ochrona miejsc pracy spełnia swoje zadania, bo przyrost bezrobocia jest duży i mamy nadzieję, że również najświeższe dane za czerwiec potwierdzą, że również w miesiącu czerwcu stopa bezrobocia nie wzrośnie znacznie. Także to są dobre wiadomości. Druga sprawa to jest oczywiście realizacja zarówno tarczy antykryzysowej, jak i tarczy finansowej. Tarcza antykryzysowa, czyli te działania, które są podejmowane zarówno przez Powiatowy Urząd Pracy i tutaj takich jednych z ważniejszych z działań Powiatowego Urzędu Pracy, to jest forma udzielania pożyczek dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Ponad 17,5 miliona złotych tutaj w Jaworznie zostało przekazane dla tych, którzy są uprawnieni do tego świadczenia. Drugim takim bardzo ważnym komponentem, który realizują zarówno Powiatowe Urzędy Pracy, jak i Wojewódzki Urząd Pracy, to są środki na dofinansowanie miejsc pracy i ochrona miejsc pracy, czyli zarówno środki, które są z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i środki, które są w ramach czy to przestoju ekonomicznego, czy obniżonego czasu pracy, które są finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W skali tutaj miasta Jaworzna 85 milionów złotych z tych dwóch tytułów, czyli z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń, trafiło do przedsiębiorców. Ponad 15 tysięcy miejsc pracy ochronione w samym mieście Jaworzno. To są myślę też bardzo dobre dane. Do tego możemy też oczywiście wliczyć te działania, które są podejmowane w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli możliwość skorzystania z tak zwanego postojowego, jak również umorzenie ze składek na Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
łącznie w całym województwie śląskim na te działania związane z tarczą antykryzysową i z tarczą finansową jest przeznaczone. Wypłaciliśmy ponad 13 miliardów złotych. To jest znaczne wsparcie, które trafia dla polskich przedsiębiorców, dla tych, którzy prowadzą własne firmy i poniekąd oczywiście też dla pracowników. To jest, myślę, też bardzo ważny instrument. Jeśli chodzi o tarczę finansową, w samym mieście Jaworznie to ponad 103 miliony złotych dla prawie 600 zakładów pracy zostało też dofinansowane i też w ramach tych działań tarcza finansowa, tarcza antykryzysowa to są też znaczne środki. Łącznie w skali całego kraju w tej chwili tarcza antykryzysowa plus tarcza finansowa to jest 110 miliardów złotych, czyli bardzo duże wsparcie dla przedsiębiorców. To są te działania, które są podejmowane w ramach tarczy antykryzysowej. Warto tutaj jeszcze wspomnieć o dwóch takich działaniach, które wynikają z ostatnich decyzji parlamentu. Pierwsza to jest inicjatywa pana prezydenta Andrzeja Dudy dotycząca tak zwanego dodatku solidarnościowego, czyli dodatku dla tych osób, które straciły pracę po 15 marca, nie nabyły prawa do zasiłku dla bezrobotnych, mogą skorzystać z dodatku solidarnościowego w kwocie 1400 zł. To świadczenie jest wolne od też potrąceń, od egzekucji i to jest 1400 zł, które może być wypłacane przez 3 miesiące, ten miesiąc czerwiec, lipiec, sierpień. To działanie realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bądź też osoby, które mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych, to wtedy mają dopłacaną te różnice. I druga ważna informacja, to myślę też ważna informacja dla urzędów pracy. Od 1 września zasiłek dla bezrobotnych wzrasta do kwoty 1200 zł i to te środki, które będą po tym dodatku solidarnościowym będą mogły być wypłacane już w ramach zasiłku dla bezrobotnych. Mamy nadzieję, że tych osób na bezrobociu nie będzie nam przybywać. Nie sprawdziły się prognozy o gwałtownym wzroście poziomu bezrobocia, ale wzrost zasiłku dla bezrobotnych od miesiąca września jest też ważnym instrumentem, który pomoże nam zwalczać skutki ewentualnych zwolnień z pracy. To te działania, które podejmujemy, one pokazują tę drogę, którą objęliśmy, aby chronić miejsca pracy, bo ważne jest, że abyśmy jak największą liczbę miejsc pracy ochronili i w skali kraju ta liczba 5 milionów ochronionych miejsc pracy jest naprawdę imponująca. Łatwiej jest chronić miejsca pracy niż je tworzyć, stąd też te nasze determinacja i środki, które przeznaczamy na walkę z koronawirusem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie ministrze. Proszę o zabranie głosu wicemarszałka województwa śląskiego, pana Dariusza Staszewskiego. Szanowni państwo, 6 kwietnia bieżącego roku zarząd województwa przedstawił śląski pakiet dla gospodarki. Jest to uzupełnienie tych działań, o których mówił pan minister, rządowej tarczy antykryzysowej. Również jest to taka śląska tarcza antykryzysowa, w ramach której zostało uruchomione 1 368 000 000 zł. Te środki są przeznaczone dla przedsiębiorców naszego województwa. Jest ten cały pakiet podzielony na 5 filarów, ale chciałem podkreślić, że byliśmy pierwszym regionem, pierwszym województwem w naszym kraju, który przedstawił tego typu działania, który uruchomił tego typu środki. I jeśli chodzi o pandemię, to również tutaj wspomnę, że również w przypadku wsparcia szpitali, kiedy zaczynała się pandemia, również byliśmy jednym z 3 regionów w ogóle Unii Europejskiej, który bardzo szybko uzgodnił z Unią Europejską i przygotował odpowiednie środki, które można było skierować również w tym czasie do szpitali. Ale wracając do kwestii związanej z przedsiębiorcami. Przedstawiliśmy ten pakiet, który obejmuje szeroki wachlarz wsparcia. W filarze pierwszym to są pożyczki obrotowe i płynnościowe. To jest prawie 300 milionów złotych, gdzie tam operatorem jest tych środków Fundusz Górnośląski, Bank Pekao S.A. i Towarzystwo Inicjatyw Ekonomicznych. Oni zajmują się dystrybucją i rozpatrywaniem tych wniosków. Drugi filar to filar, który dysponuje kwotą 670 milionów i tutaj to jest głównie wsparcie dla przedsiębiorców w celu utrzymania miejsc pracy. Trzeci filar to filar, gdzie oferujemy bezzwrotne wsparcie, bezzwrotne pożyczki
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło odpowiedni konkurs, który już się właśnie zakończył 26 kwietnia. Teraz są rozpatrywane te wnioski, spotkały się one z ogromnym zainteresowaniem. To jest 360 milionów, które trafi do przedsiębiorców z naszego województwa. Kolejny filar to wsparcie samorządowe, ale wsparcie również i utworzenie tego Centrum Wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. Ten czas pandemii to czas bardzo trudny dla wszystkich, również dla przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich firm, które nie dysponują sztabem, na co dzień sztabem prawników, doradców. Dlatego też uruchomiliśmy takie miejsce, gdzie mogą uzyskać kompleksowe wsparcie w kwestiach prawnych, finansowych, podatkowych, kadrowych, ale również w kwestii restrukturyzacji swoich przedsiębiorstw, czy też z zakresu marketingu. Tutaj też jest to oczywiście przewidziane. I kolejny filar to takie angażowanie się kapitałowe Śląskiego Funduszu Rozwoju w takie najistotniejsze, najważniejsze przedsięwzięcia innowacyjne w naszym województwie. Chcieliśmy, aby ta tarcza, Śląska Tarcza, aby ten pakiet dla gospodarki nie tylko wychodził naprzeciw bieżącym potrzebom i ratował nieraz tych przedsiębiorców przed kłopotami bieżącymi związanymi z pandemią, ale również, żeby mogły być realizowane te innowacyjne przedsięwzięcia, które, no gdyby nie to wsparcie w związku z epidemią, mogłyby albo zostać wstrzymane, albo de facto niezrealizowane. Dlatego też kompleksowo również w tym zakresie przedstawiliśmy takie możliwości dla przedsiębiorców. Także te wszystkie działania są w trakcie. Zachęcam wszystkich przedsiębiorców do zapoznawania się z tymi możliwościami i oczywiście korzystania z tych możliwości. A przy okazji, będąc tutaj w Jaworznie, chciałem pogratulować pani prezydent, ponieważ dzisiaj też dowiedziałem się o tym, że właśnie Jaworzno jest jedynym miastem w województwie, gdzie nie wzrosła stopa bezrobocia. Także gratuluję tutaj działań i władzom miasta, i oczywiście Urzędowi Pracy i dyrektorowi tego urzędu. Również gratuluję tej efektywności, to już mówił o tym pan minister, ja się douczam tych gratulacji, ponieważ faktycznie urząd, miejscowy urząd jest zajmuje pierwsze miejsce, jeśli chodzi o efektywność w województwie śląskim. Dziękuję. Dziękuję panie wicemarszałku. Szanowni państwo, w Jaworznie niemal od początku trwania pandemii władze miasta skrupulatnie wdrażały i realizowały program pomocy dla mieszkańców o nazwie ATOM. Ten projekt trwa już niemal 3 miesiące. O jego skutkach, etapach realizacji, efektach opowie państwu zastępca prezydenta miasta Jaworzna, pani Monika Bryl. Panie ministrze, panie marszałku, szanowni państwo. Tak jak pani powiedziała, od razu wdrożyliśmy program ATOM, który pozwalał przedsiębiorcom starać się o, włączyliśmy również spółki, starać się albo o obniżenie czynszu, albo o przełożenie terminów płatności, ale również o ubieganie się o wszelkie rozłożenie w czasie, czy przesunięcie płatności, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, czy wszelkie płatności, które są, wynikają z wpływów do budżetu. Wiedzieliśmy, że ta sytuacja dla budżetu miasta może być trudna, ale równolegle przyszła pomoc właśnie z państwa. Za to dziękujemy panu ministrowi i wszystkim posłom, którzy byli za tym, aby tarczę antykryzysową wdrożyć, gdyż te środki, które spłynęły z ministerstwa, pozwoliły na to, że to zainteresowanie i środki, które miasto musi angażować, czyli obniżać, zmieniać daty płatności, nie jest aż takie duże. Jeżeli chodzi o wdrażanie tarczy antykryzysowej, muszę powiedzieć, że panie ministrze, byliśmy jednym z pierwszych na pewno powiatowych urzędów pracy, które od razu przystąpiły do działania i chcę z tego miejsca pogratulować panu dyrektorowi i jego pracownikom, bo w czasie kryzysu są osoby, które trzeba motywować do działania i te, na których zawsze można polegać. Na pewno pracownicy Urzędu Pracy to są właśnie w tej drugiej kategorii. Świadczą o tym same wyniki, ale ta, myślę, odpowiedzialność wynika z tego, że my w Jaworznie tak już mamy, że jak jest zadanie do wykonania, to je po prostu wykonujemy i mamy z tyłu głowy świadomość, że to są nasi mieszkańcy, nasi przedsiębiorcy i miejsca pracy, a przecież zamknięcie firmy, utrata miejsc pracy
powoduje nie tylko skutki ekonomiczne, ale również społeczne. I do tego nie chcieliśmy doprowadzić, stąd to, o czym mówił pan marszałek, bardzo się cieszymy, chociaż pośrednio mieliśmy na to wpływ, uruchamiając tak szybko środki, że tych miejsc pracy nie ubywa, że one są stabilne w naszym mieście, bo utrzymanie z miesiąca do miesiąca stopy bezrobocia przy tak trudnej sytuacji jest naprawdę rewelacyjnym wynikiem. Ale 30 milionów uruchomione, zaangażowane przez sam PUP nasz tutaj Jaworznicki w tak krótkim czasie, no, daje efekty. Także ta tarcza u nas działa i cieszymy się, że u nas działa. Pewnie dobrze by było, gdyby tak samo sprawnie wszystkie samorządy do tego podchodziły, to pewnie osiągałyby takie same wyniki. Nie mamy też sygnałów, rozmawiamy na bieżąco z panem dyrektorem, czy planowane są jakieś zwolnienia grupowe, czy coś się dzieje negatywnego. Nie mamy na razie takich informacji, to są naprawdę pojedyncze. Taka fluktuacja, przecież musicie państwo wiedzieć, też była. To nie jest tak, że w styczniu czy w lutym ludzie w ogóle nie tracili pracy. Nie dzieje się na razie nic złego, o czym moglibyśmy informować i oby tak dalej. Te środki cały czas płyną, cały czas je uruchamiamy, już ponad 4000 firm. Także o ile nie będzie nawrotu, nie będzie jakiejś kolejnej konieczności zamykania firm i przestojów, to myślę, że wyjdziemy z tego bardzo suchą stopą. Jeszcze raz dziękuję za wizytę u nas, panie ministrze. Dziękuję pani prezydent. Szanowni państwo, miejsce dzisiejszego spotkania nie jest przypadkowe. To właśnie Jaworzyński Powiatowy Urząd Pracy od 1 kwietnia, realizując zapisy specustawy, uruchomił rządowy program pomocy właśnie dla mikroprzedsiębiorców. Tak jak pani prezydent wspomniała, Powiatowy Urząd Pracy zaangażował już kwotę blisko 30 milionów złotych, co pozwoliło w chwili obecnej na wsparcie 4000 firm z naszego miasta oraz ochronę miejsc pracy w ilości 7000. Szanowni państwo, o tych działaniach związanych z naborem wniosku, z etapami prac opowie sam dyrektor placówki, pan dyrektor Łukasz Curek. Witam serdecznie państwa. Bardzo dziękuję panie ministrze za przybycie. To dla nas naprawdę ogromne wyróżnienie. Dziękuję panu marszałkowi i pani prezydent za obecność tutaj, bo to docenienie naszej pracy tak naprawdę przez ostatnie miesiące, gdzie tak naprawdę na najwyższych obrotach staraliśmy się zapewniać wsparcie naszym przedsiębiorcom. Ale oczywiście te nasze rezultaty nie byłyby też możliwe bez wsparcia miasta, bo tutaj ogromny ukłon dla władz miasta, bo od razu na nasz apel, gdy potrzebowaliśmy takiej pomocy, miasto odpowiedziało i wspierało nas przez cały czas działań. Dlatego też w naszym urzędzie od samego początku realizowaliśmy wszystkie praktycznie zadania związane z tarczą. To jako jedni z pierwszych uruchomiliśmy dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników. W chwili obecnej nasz urząd zrealizował około 98 wniosków, które do nas wpłynęły w ramach... Około 98% wniosków, które wpłynęły, już są zrealizowane. Na bieżąco rozpatrujemy kolejne i realizujemy je jak najszybciej, jak szybko tylko się da tak naprawdę. Tak jak już wspomniano, to jest kwota już przeszło 30 milionów zaangażowanych w naszym mieście, które trafiło i trafi do naszych przedsiębiorców. Warto też wspomnieć, że te działania to również efekt współpracy z pracodawcami, którą prowadzimy od lat, która przynosi wymierne efekty chociażby w wynikach efektywności, które niedawno spłynęły do urzędów z całego kraju, które pokazały, że nasz urząd w chwili obecnej zajmuje pierwsze miejsce na Śląsku i piąte w kraju. Pośród ponad 300 urzędów udało nam się wypracować na piątej pozycji, co jest dla nas ogromnym sukcesem, ale wynika to z pracy, z sumienności, z zaangażowania pracowników, którzy mocno współpracują z pracodawcami po to, żeby wspomagać ich, tworzyć nowe miejsca pracy i tworzyć jak najlepszy rynek w naszym mieście. Dziękuję państwu. Dziękuję panie dyrektorze. Szanowni państwo, nadszedł czas na zadawanie pytań kierowanych do naszych gospodarzy i naszych gości. Bardzo proszę o zadanie pierwszego pytania. Nieśmiało, nie ma pytań. Temat został wyczerpany, mam rozumieć, tak? Wszystko jasne dla państwa. No to nie pozostaje nic innego, jak bardzo serdecznie podziękować państwu i życzyć miłego dnia. Dziękuję.